To jest rybny, nie? Tak, kulka ci rybna. To jest genialne. Check-in. 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 Cześć, witajcie w pierwszym odcinku nowej serii gastronomicznej. Dzisiaj odwiedzimy restaurację Po Kuchennych Rewolucjach Magdy Gessler, które odbyły się w 2013 roku, a konkretnie restaurację Schabowy Raz. Minęło 7 lat, a restauracja nadal uchodzi za jedną z najlepszych na Pomorzu, więc postanowiliśmy to sprawdzić. Restauracja znajduje się w Babim Dole na Kaszubach przy drodze krajowej numer 20. Na dole ekranu właśnie pojawił Wam się dokładny adres lokalu. Warto wcześniej przed wizytą w restauracji zrobić sobie rezerwację, ponieważ może zdarzyć się tak, że będzie trochę tłoczno. My mieliśmy to szczęście, że stoliki były wolne i nie musieliśmy czekać, więc przejdziemy od razu do menu. Na pierwszej stronie znajdują się dania polecane przez Magdę Gessler, które zostały wprowadzone do menu podczas Kuchennych Rewolucji. Możemy tam znaleźć m.in. pulpeciki z dorsza czy krupnik na kaczych wątróbkach. Całe menu restauracji proponuje nam dania kuchni kaszubskiej, więc możemy tam zjeść zarówno regionalne potrawy, jak i dania tak zwanej kuchni domowej. Mogę sok z brzozy. Widziałeś jakiś sok z brzozy? Nie, ale to będzie rzecz, którą zamówię. A few moments later. Nie ma brzozy. Będzie morela albo coś na deseń. Ale przejdźmy do naszego zamówienia. Na przystawkę wybraliśmy pulpeciki z dorsza oraz babkę ziemniaczaną, która co prawda znajduje się w daniach głównych, ale danie główne mieliśmy już wcześniej upatrzone. Jak sama nazwa wskazuje, restauracja specjalizuje się w schabowym, więc naturalnie zamówiliśmy schabowego oraz kaczko-gęś. Oba te dania są polecane przez Magdę Gessler. Po złożonym zamówieniu otrzymaliśmy na stolik czekadełko w postaci smalczyku ze skwarkami. Restauracja była zatłoczona, przez co czas oczekiwania nieco się wydłużył. 35 minut i nic na naszym stole dalej. Ciapkę długo. Ale gdyby tego było mało, kelnerka zapomniała o naszych przystawkach i dostaliśmy od razu dania główne. Dlatego przejdźmy od razu do dania, dla którego tutaj przyjechaliśmy, czyli schabowego z kostką i karkówką, serwowanego z ziemniakami i kapustą zasmażaną. Co ciekawe, można zamówić sobie na życzenie rozbijanie takiego schabowego bezpośrednio przy stoliku. My nie skorzystaliśmy z tej opcji. Danie prezentowało się naprawdę dobrze, ale niestety okazało się, że kotlet był trochę twardy, taki. Zdecydowanie najlepsza na talerzu okazała się kapusta zasmażana, która była kwaśna w idealnym stopniu. Nie za bardzo, nie za słabo, to ona obroniła całe danie. Drugim daniem, jakie zamówiliśmy, była tak zwana kaczo-gęś. Dobrze słyszeliście, kaczo-gęś, czyli mularda, która powstała w wyniku skrzyżowania kaczki rasy Pekin i kaczora piżmowego. Kaczka jest pieczona i faszerowana jabłkami, podawana z żurawiną i czerwoną kapustą wraz z ziemniakami w czosnku i majeranku. Na porcję składa się aż pół kaczki, więc jest to naprawdę duże danie. Mięso było bardzo delikatne i połączenie go ze słodką żurawiną tworzyło świetną kompozycję. Mega. Ta żurawina super. Było bardzo smaczne i nie dałem rady zjeść jej do końca. Dlatego dla nas zdecydowanie z tych dwóch dań najlepsza była kaczka. I zaraz po tej kaczce na stole pojawiły się zapomniane przez kelnerkę przystawki. Pulpeciki z dorsza w zakwaszanej zalewie ze śledziem w oleju z sosem śmietanowo-musztardowym. To jest genialne. Pulpeciki były moim faworytem. Delikatne mięso z dorsza było soczyste i idealnie doprawione. Zaskakujące było to, że z dorsza przebijał się mocno wyczuwalny morski smak, który sprawiał, że danie było jeszcze ciekawsze. Śledź był fajnym dodatkiem i dobrze komponował się z podanym sosem. Lepsze niż danie główne. Tak jak Klaudię zachwyciły pulpeciki, tak mnie zachwyciła babka ziemniaczana. Babka jest podana z pysznym sosem borowikowym i warzywami z patelni. Sos był kremowej konsystencji, bardzo gęsty, przez co idealnie komponował się z wilgotną, dobrze wypieczoną babką ziemniaczaną, która dla mnie była najlepszym daniem, co widać po mojej minie. To jest super. Zjem całą zaraz. O nie, to ja kończę nagrywać. Muszę się podzielić z Klaudią. Nie dojadłem, nie dałem rady. Musiałem wziąć kaczkę na wynos. Także zabieramy do domu. Będę miał na kanapki. Wiecie, że ja lubię kanapki, nie? Za obiad zapłaciliśmy 125 zł plus napiwek. Lokal do dziś zachował swój wystrój, jaki nadała mu Magda Gessler w Kuchennych Rewolucjach, a sama okolica sprzyja spacerom.
My właśnie idziemy, kierunek to jest Jary Raduni, coś takiego. Idziemy sobie zobaczyć tutaj na Kaszubach, nawdychać się świeżego powietrza. Klaudia nagrała żuka. To był żuk. To był żuk. Ale czekaj, właśnie chcę się przejść tam. Jak człowiek, jaka to jest beka, że jak ja już wiem, że tu jest ziemia, to już tak luz. Nie? A jak jest tam, to tam nie jest luz. Mądrości Klaudii, tu jakie bagienko fajne. Naszym zdaniem wygranymi oczywiście są przystawki, które Wam serdecznie polecamy. Kaczogęś również się obroniła, no ale niestety ostatnie miejsce zajmuje kotlet schabowy. Pamiętajcie, że to tylko nasza opinia i nasze odczucia. Nie jesteśmy krytykami kulinarnymi, tylko użytkownikami restauracji, więc jeśli będziecie na Kaszubach, to serdecznie polecamy Wam tą restaurację. I dziękujemy Wam za ten pierwszy vlogowo-gastronomiczny odcinek. Tak, pamiętajcie o subskrypcji i do zobaczenia w podróży albo w restauracji. Cześć! Cześć.